Witam was serdecznie, siemaneczko! Dobra, idziemy zobaczyć, czy uda nam się... Dokładnie, jesteśmy tu. Szkarłatna szczelina. Tutaj wróciliśmy. Już teraz można te... Chyba to wybrany przypływ odwagi, okej. Te pierdoły można otworzyć. Panie te. Wszystko? Dalej pisze, że droga zablokowana, brak wymagania nogę sprzętu. Okej, no to ja już całkowicie oleję te wszystkie szczeliny i inne rzeczy, bo no tylko szkoda mojego czasu. Jak na razie nie mogę to ogarnąć. Ale mamy misję poboczną, która jest na 15 poziomie. A to są dwa poziomy, tylko dam radę. Płonące kwiaty. Jest mapa. Tu musimy śmignąć. Mi się wydaje, że tu i pod możemy sobie tam do góry śmignąć. Mhm. Okej. Ja muszę pływać. Nie, no to bez sensu. Bez sensu. Więc pójdziemy tak. Tak pójdziemy. No, rumaku mój. Okej. Kangurki. No, śmigaj. No, ładnie. Widziałaś, Milu? Musisz czekać, aż się odsłoni. Dołączysz do łowów? Ubezpieczam się, Aloy. Odporność, podatność, okej. Okay. Ale dostała! O kurde, już. Nie widziałam. Wow! Ho, dwóch naraz! Niezła robota. To było dobre. Chodź tutaj! To było dobre, że dwóch naraz.
Ten skok jest po prostu wyśmienity. Plecak jest pełny. Może wykorzystam schowek. Tak, to schowka z tym. Zaawansowano, rozmontuj. A dostałem też coś za coś? Nie pamiętam. Wychowisz jest uszkodzony. To potem ja go naprawię. Czy mnie oczy nie mylą? No nie. Raruk Talana Cain Padish. Jakie imię? Ogromczyni Czarnogona, zbawczyni Południka. Milu to mój nowy drost. Dołączyła do loży tuż po bitwie pod Iglicą. Słyszała parę opowieści o naszych łowach. Odpoczywaj. Pamiętaj o nałożeniu ziół na te rany. Co przywiodło was aż tutaj? Maszyny na wschodzie są zbyt łagodne? Niezupełnie. Szukam kogoś. Łowcy Kardża, w moim wieku. Imieniem Amadis. Jakiś czas temu przybył tu sam, ale zaginął. Ten człowiek, którego szukasz, czy on też jest łowcą z loży? Obraziłby się na te sugestie. To długa historia, wiesz. To były szlachcic. Spotkaliśmy się w dziczy, ranili mnie podczas łowów. Opatrzył mnie. A potem pomógł z maszynami, które zagrażały pobliskiej wiosce. Po wszystkim... zostawił mnie. Mam wrażenie, że to nie wszystko. Kiedyś opowiem. Ha! Milu, to twój drost. Sokół może teraz sponsorować wiele osób? Wiele się zmieniło w loży łowców. Teraz przyjmujemy każdego, kto chce zostać łowcą, niezależnie od plemienia. Bez obaw. Ciebie lubię najbardziej. Rozwijasz znany porządek. Takie jest życie Raroga. A co do Milu, trenuję, żeby pomóc swojemu plemieniu. Nie mogłam odmówić. Kiedy się ostatnio widziałyśmy, ruszyłaś z Południka na łowy na nową groźną maszynę. To było kilka chyżoszponów i łowcobójca. Wspomniałaś, że cię nosiło. Życie Raroga było takie nudne? Dopiero opuściłam miasto. Nie cierpię tych wszystkich biurokratycznych zarządzeń i niekończących się formalności. Ale czas w dziczy uświadomił mi, że loża nie może być wyłącznie wystawą trofeów. Nasi łowcy powinni być włóczniami broniącymi niewinnych, jak mój ojciec i brat. Brzmi jak wyzwanie. Nie kojarzę, żeby członkowie loży byli tak otwarci. Spokojnie. Resztę wykopię za drzwi. I zrobię to, jak tylko znajdę Amadisa. Kiedy się ostatnio widziałyśmy, ruszyłaś z Południka na łowy na nową groźną maszynę. To było kilka chyżoszponów i łowcobójca. Wspomniałaś, że cię nosiło. Życie Raroga było takie nudne? Dopiero opuściłam miasto. Nie cierpię tych wszystkich biurokratycznych zarządzeń i niekończących się formalności. Ale czas w dziczy uświadomił mi, że loża nie może być wyłącznie wystawą trofeów. Nasi łowcy powinni być włóczniami broniącymi niewinnych, jak mój ojciec i brat. Brzmi jak wyzwanie. Nie kojarzę, żeby członkowie loży byli tak otwarci. Spokojnie. Resztę wykopię za drzwi. I zrobię to, jak tylko znajdę Amadisa. Pomogę ci odnaleźć przyjaciela. Wiem, że masz swoje powody, by tutaj być. Ale doceniam pomoc. Co on tutaj robił? Stracił bliską osobę podczas krwawych łowów. Zmierzał na pole bitwy, żeby zapewnić jej pochówek. Właśnie szłyśmy tam z Milu. To niedaleko. Mogę tam dojść. Nie. Ruszaj do Kamiennego Echa. Czekaj tam i przemyśl dzisiejszą lekcję. Ale... Ból cię rozproszy i spowolni. Idź. Wszyscy dokładnie. Pierwsze trzeba się wyleczyć. Tak, Rarogu. To był zaszczyt. Na pewno poradzi sobie sama? Pewnie. To mój drost. Chodź.
Pole bitwy jest tam. Dobra. Więc to pole bitwy pochodzi z czasów krwawych łowów? Bitwa płonących kwiatów. Amadis był w armii Kardża, która parła na zachód. Odłożę to na później. Jego dywizja zaatakowała Tenaktów, ale nie docenili sił przeciwnika. To była masakra. Nie sądziłam, że zaprzyjaźnisz się z uczestnikiem krwawych łowów. Nie martw się, był z tych dobrych. Próbował zatrzymać atak, ale było za późno. Od tamtej pory ciągle uciekał. Oh yeah, ślizg szybciej niż bieganie. Mogło się coś złego? Nie martw się, znajdziemy go. Obiecał, że wyśle mi wiadomość. Czekałam na nią, ale nigdy nie przyszła. Oto pole bitwy. To tutaj Tenaktowie wyrżnęli Kardża. Czas i pogoda zatarły większość śladów po bitwie. Pełno odcisków butów. Dość świeżych. Spójrzmy. Tam. Ja szukam już na własną rękę. Ślady ciężkich butów. Może Oseramów. Zbyt wiele, by stwierdzić, czy był z nimi Amadis. Lepiej się rozejrzę. Może fokus pokaże mi więcej. Amadis miał być sam. Co tu robili Oseramowie? Ślady lekkich butów. Nie Oseram. Kardża? Chyba zdołam pójść tym tropem z fokusem. Są ślady? Talana, są ślady. Chyba coś mam. Ślady prowadzące od pola bitwy. Prowadź. Myślałam, że jakiś zwierzysz. Czemu Amadis szedł wciąż na zachód? Może znajdziemy tu coś jeszcze? Ja tu zbyt wiele nie widzę. Szybki zapis. Taro? Co on tu mógł robić? Może widział Amadisa? Zapytajmy. Niech zgadnę. Włóczęgi. Pewnie jakaś karawana was zostawiła. Bez obaw. Nie pogardzam Kardża. Jestem tylko starym złomiarzem, złaknionym towarzystwa. Jestem Lel. Chyba się zgubiłyście. W zasadzie to kogoś szukamy. Łowcy Kardża. Podróżował raczej sam, ubrania miał pewnie znoszone. Tak, był tutaj. Węszył po starym polu bitwy. Chciał wiedzieć, co się stało. Miał szczęście. Stary Lel dobrze zna te opowieści. Armia Kardża ruszyła wprost na gotowych Tenaktów. Większość spłonęła. Pozostałych pognali dalej na zachód. Obcy chciał wiedzieć dokąd. Powiedziałem mu o miejscu zwanym Zgnilizną. Co to jest? Więzienie Tenaktów. Albo cmentarzysko Kardża. Zależy jak na to spojrzeć. A gdzie to jest? Daleko na zachód, na terytorium Tenaktów. Ale to go nie zraziło. Na polu bitwy obozowała oseramska karawana. Podróżowali w tę samą stronę. Dołączył. Ruszyli na zachód, w stronę Grani. Dzięki, Lel. Musimy już iść. Życzę powodzenia. Nie, dziękuję. Chodźmy na zachód, w stronę Grani. Jeśli znajdziemy karawanę, to może ja Madisa. Prowadź.
Mówiłaś, że Amadis stracił kogoś bliskiego w tej bitwie. Myślisz, że ten aktowie pojmali go i zabrali do zgnilizny? Nie wiem, może... Gran jest przed nami. Chyba widzę tunel. Ale grafika jest cudowna. Jeszcze nas nie widzi. Muszę to wykorzystać. Sokół i drost, jak za starych czasów. Można odłączyć, oznacz cel, ścieżka jego. Nie mam więcej pułapków? Chyba nie mam. A tak, mam. Postawisz, okej. Idziemy jeszcze w notatniki. To jest ten kangur, to jest ten dziom, o. Muszokłap. Odporność na lód, ale podatność na obrażenie od kwasu. Okej, okay, to już mi pomaga. To mi już pomaga. Weźmiemy te kwasowe. Chyba wstrzelimy to. Prosto w pułapkę. No, ale ta pułapka mu zadała trochę obrażenia. 1/3. Wow. O, jeszcze się rozgląda. Idź dalej, ziomkuś. A, idź dalej. O kurde, już padł? Dobrze mieć cię znowu u boku. Te bomby są dobre. Wow. Spoko. Wygląda na zawał. Rozejrzyjmy się. Tę notatkę napisał Osferan. Nie wiedziałam, kiedy wrócić. Badał zaporę. Ruszamy? To chyba ktoś, kogo znam. Hmm. Tu jest napisane, że rusza dalej. Ciekawe dokąd. Okej, idziemy do środka. Do otwarcia tych drzwi potrzebny jest jakiś kod. Chyba nic tu teraz nie zdziała. Trochę oseramskich zapasów. I ślepy zaułek. Zachowam to sobie. Prowadź kod. Mamy coś w notatkach?
Zapisy tekstowe, misje poboczne. Chyba nie. A w ogóle cały czas coś jest. Talana, chyba coś znalazłam. Zwłoki. W gruzach. Co to jest? O, seram. Co tam napisali? Należał do karawany, która tędy przeszła. Wiadomość się urywa. Zawał tunelu przerwał mu pisanie. O. Ale nic nie napisali o łowcy karcza. A przed nimi przecież przeszła jeszcze jedna karawana. Chyba poszli do wodopoju po drugiej stronie. Więc mógł przeżyć. Jest jakaś inna droga? Nie wiem. To dość strome góry. Jakoś sobie poradzę. Dziękuję, Aloy, że ze mną przyszłaś. Ale zabrałam ci dość czasu. Masz, weź to. Być może ci się przyda. Czekaj. Jak cię potem znaleźć, kiedy już przejdę przez te góry? Będę zaglądać do Milu w kamiennym echu. Jeśli znajdziesz przejście, powiedz jej. Tak. No spoko. Powodzenia. Dzięki. Talana naprawdę martwi się o przyjaciela. Chciałabym coś zrobić, ale... Kielko co z grzbieta mam. Dobrze. Farby do twarzy. No spoko. Spróbujemy coś. Nie. Czterocyfrowe, tak? Niewłaściwy kod. Nie. Nie, to nie to. Też nie. Też nie. Niewłaściwy kod. Nie. Też nie. No to nie wiem. Spróbowałam po prostu parę kodów i na tym wszystko. Okej. Co byśmy tutaj dalej zrobili? Droga zablokowana. Zasięg cienia. No, myślałem, że to się może odblokowało, ale chyba nie. Śmigniemy tutaj z powrotem, ale nie przez paczkę. Zdań. Teraz. I... tu. Dobra. Na tym zakończę odcinek, żeby za dużo nie pomieszać po tym
pójdę raczej to tu ogarnąć. Nieznany kocioł. Ja się na tym żegnam, trzymajcie się i do następnego.